Dzień dobry Państwu. Konferencja Konfederacji. Podsumowujemy naszą sobotnią konwencję, na której zaprezentowaliśmy program Konstytucja Wolności. Konwencja, największe wydarzenie, które się tego dnia odbyło ze wszystkich partii politycznych, zgodnie chyba przez komentatorów ocenione jako bardzo udane pod hasłem Tak chcemy żyć. Zaprezentowaliśmy jak chcemy żyć, opisujemy to w tym programie, w tym dokumencie Konstytucja Wolności. Widać, że nasze wydarzenie było udane, niektóre telewizje nawet dwa dni zastanawiały się jak je skomentować, czy w ogóle poinformować swoich widzów na ten temat. Uważamy, że ma to związek oczywiście z trafnością naszych propozycji, z dobrym odczytaniem tego, czego naprawdę oczekują Polacy. Z tego też wynikają wzrosty sondażowe, których doświadcza w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach Konfederacja. No i nasz program, który jest przekrojowy, dotyczy naprawdę najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska i Polacy. Tu są sprawy związane z gospodarką, z systemem podatkowym, z polityką rolną, z zagadnieniami bezpieczeństwa i obronności, z zagadnieniami mieszkalnictwa, energetyki, edukacji i systemu ochrony zdrowia, gdzie proponujemy bon zdrowotny, żeby bardziej racjonalnie wydawać środki. Od razu dementujemy fake newsa, którego dzisiaj minister Niedzielski upowszechnia i niektórzy dziennikarze. Chcemy, żeby bardziej racjonalnie wydawać te środki, które obecnie są marnotrawione. Na tym polega bon zdrowotny. Dokładnie na tym, żeby uruchomić pewne mechanizmy konkurencji wewnątrz tego strumienia pieniędzy, które obecnie idzie na zdrowie. Te wszystkie propozycje, ponad 100 stron, które tu są opisane, jak również nasz dorobek programowy, pierwszy rozdział, to jest nasz dorobek programowy, sukcesy Konfederacji, to co my tutaj w Sejmie robiliśmy przez ostatnie 4 lata. Część naszych uwag, część naszych inicjatyw kształtowało porządek prawny, w którym żyjemy, w tym domu wariatów, który był nazywany tym covidowym stanem wyjątkowym, który stworzył nam minister Niedzielski. My wprowadzaliśmy powiew krytycyzmu, zdrowego rozsądku i racjonalności i w życiu społecznym, i w prawie, w gospodarce. Nie da się tego wszystkiego na krótkiej konferencji, ani nawet na długiej konwencji opisać, dlatego podsumowujemy to też skrótowym hasłem, które nazwaliśmy czwórką Konfederacji. To oczywiście tylko część naszych postulatów, ale najważniejsze, proste i niskie podatki. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i upraszczanie zasad działalności gospodarczej. Mieszkania i domy tańsze o 30%, jeżeli zdejmie się garb regulacji krajowych i unijnych, podatkowych i inżynieryjnych, klimatycznych tak zwanych, które w tej chwili podnoszą koszty budowania, windują to w niebo. My musimy dostarczać ludziom tańsze domy i mieszkania, a nie coraz droższe. Robić dokładnie odwrotnie niż chcą PiS, Platforma, PSL, Lewica, Ruch Szymona Hołowni, Unia Europejska. Wszystkie te organizacje i te partie, które działają przeciwko interesowi zwykłych Polaków. I ostatnia sprawa, konstytucyjnie chroniona gotówka. Skoro można prawnie chronić płatności gotówką w Szwajcarii, można w Słowacji, to dlaczego nie w Polsce? Dlaczego zgodziliśmy się, żeby rządzili nami ludzie, tacy jak Morawiecki, którzy wywodzą się z bankowości i wykorzystują w tej chwili swoją władzę w państwie do tego, żeby zabierać nam możliwość płatności gotówkowych, żeby wpychać nas w system, gdzie ponosimy dodatkowe koszty, gdzie jesteśmy inwigilowani. Konfederacja na to się nie zgadza. Konfederacja reprezentuje interesy normalnych Polaków. Mówię o tym bez poprawności politycznej. Oddaję głos panu Andrzejowi Kuświkowi, liderowi Konfederacji w okręgu kaliskim. Kwestie podatkowe. Proszę może na środek. Szanowni Państwo, ponad 30 lat temu, w 1989 roku, dowiedzieliśmy się, że w Polsce upadł komunizm, będzie teraz wolny rynek, będziemy mogli sami decydować o własnym losie, będziemy mogli wziąć los we własne ręce. I tak na początku się stało, zapanował niesamowity entuzjazm. Wiele osób zaczęło działalność gospodarczą, wiele osób zaczęło prowadzić różnego rodzaju działalności, co sprawiało, że budowali swój własny dobrobyt, a równocześnie dobrobyt państwa. Niestety od tamtego czasu pomalutku zaczynamy się zanurzać w bagno regulacji rozmaitego rodzaju koncesji, podatków i różnego rodzaju ograniczeń, które sprawiają, że na dzień dzisiejszy Polska stała się krajem o bardzo skomplikowanych podatkach, nadmiernej ilości regulacji, niesamowitej ilości aktów prawnych, które są produkowane przez kolejne rządy. Rząd Prawa i Platformy Obywatelskiej przez 8 lat swoich rządów wprowadził 21 nowych podatków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kilkadziesiąt. Proszę Państwa, nadchodzi historyczna chwila, kiedy ktoś powinien powiedzieć stop temu wariactwu, powinien sprawić, że odetniemy to, co się dzieje do tej pory. Konfederacja chce jedną ustawą zlikwidować
15 istniejących podatków. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że w 2006 roku niezwykle barwna postać prezesa Grzegorza, premiera Grzegorza Kołodki poddała pod obrady Sejmu podatek dotyczący opłaty tak zwanej tonażowej. Była to alternatywa do podatku dochodowego. Proszę Państwa, nie wyobrażacie sobie, ile w zeszłym roku z tytułu tej opłaty wpłynęło do budżetu państwa. Otóż powiem Wam, 3000 zł. Podatek ten istnieje od 15 lat i nikt do tej pory nie wpadł na pomysł, by go zlikwidować, zutylizować, skreślić i zakończyć jego istnienie. Konfederacja chce tymi ruchami spowodować, że będzie nam się żyło w naszym kraju dużo przyjemniej, dużo łatwiej, dużo prościej, by polskie rodziny mogły zdobyć swój wymarzony dom, dom z trawnikiem, z dwoma samochodami, wyjechać na swoje wymarzone wczasy i bogacić się i zapewnić bezpieczeństwo i byt swoim rodzinom. Kolejnym z programów i kolejną rzeczą, które chcemy zrobić, jest uwolnienie polskich oszczędności od tak zwanego podatku Belki, który pochłania, poza tym, że nasze oszczędności, poza tym, co zrobił rząd PiSu podczas pandemii, drukując niesamowite ilości pieniędzy i opodatkowując nas podatkiem inflacyjnym, również on zabiera te skromne przychody z tytułu oszczędności Polaków. Chcemy również wprowadzić ulgę dotyczącą możliwości wpisywania kosztów kredytu od mieszkań do podstawy opodatkowania, co znacznie zmniejszyłoby koszty i dostępność mieszkań dla tych nie tylko młodych rodzin, ale również dla tych, którzy w pewnym momencie postanowili mieć własny dom lub własne mieszkanie. I tymi zmianami chcemy sprawić, by dalej chciało nam się tu mieszkać, nie szukać, by Polakom chciało się mieszkać w tym kraju, by nie chcieli szukać szczęścia poza granicami, by nie wyjeżdżali, a tu właśnie zdobywali i budowali swoją przyszłość. Dziękuję bardzo. Oddaję głos rzecznikowi Konfederacji, pani Ani Bryłce. Szanowni Państwo, w tym programie znajduje się bardzo ważny rozdział dotyczący asertywnych relacji między Polską a Unią Europejską, wzmacnianie podmiotowości Polski w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Konfederacja w relacjach z Brukselą stawia na to, aby wykorzystywać te narzędzia, które są już dostępne, czyli weto tam, gdzie jest to konieczne, czego nie zrobiono w wielu obszarach, zwiększenie liczby urzędników na średnim szczeblu w Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy niedoreprezentowani jako państwo. Wykorzystanie instytucji komisarza. Niestety nasz komisarz obecny w niewystarczający sposób reprezentuje interesy, które służą nie tylko Polsce, ale całej Unii Europejskiej. No i przede wszystkim budowanie koalicji wokół spraw, których ta koalicja jest do zbudowania. I dobrym przykładem jest tutaj między innymi dyrektywa EPBD, dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków. I że taka koalicja byłaby możliwa do zbudowania, gdyby była tylko i wyłącznie taka wola polityczna. My w tym programie wymieniliśmy te polityki Unii Europejskiej, które chcielibyśmy renegocjować, które chcielibyśmy wypowiadać, które chcielibyśmy poddać rabatowi, który jest do wynegocjowania i który trzeba po prostu dobrze artykułować i ten interes Polski asertywnie, ale też zgodnie z interesem polskich obywateli reprezentować na forum Unii Europejskiej, a nie tak jak dotychczas rząd PiSu, który z jednej strony przedstawia antyunijną retorykę w Warszawie i prounijną realizuje jednocześnie w Brukseli. My wymieniliśmy tutaj najważniejsze obszary, w których chcielibyśmy poddać renegocjacji i wypracowaniu na korzyść Polaków rozwiązania między Polską a Unią Europejską. My wymieniliśmy tutaj zakaz rejestracji nowych aut spalinowych. To trzeba poddać jeszcze raz renegocjacji i wypracować dobre rozwiązanie dla Polaków. Dyrektywę budynkową, rozporządzenie o warunkowości, czyli pieniądze za praworządność. To rozporządzenie nigdy nie powinno zostać uchwalone. Rozporządzenie metanowe, czyli zwiększenie wydobycia węgla w Polsce. ETS2 to jest kolejny obszar do wypowiedzenia, to znaczy rozszerzenie systemu certyfikowania na transport drogowy i budownictwo. Fundusz odbudowy, wspólny dług, to jest do wypowiedzenia. Kamienie milowe wynikające z KPO,
Mało kto z nas o tym w debacie publicznej wie, ale tam są gigantyczne obciążenia dla Polaków. Podatek od aut spalinowych, od rejestracji nowych aut spalinowych. I to nie jest perspektywa kolejnych 10 czy 15 lat, tylko perspektywa 2024 i 2026 roku. CBM, cło węglowe, pakiet mobilności, przywracanie zasobów naturalnych, czyli zalewanie torfowisk w Polsce. No to jest wyłączenie 400 tysięcy hektarów z użytkowania w Polsce. To też jest do poddania, do renegocjacji. Pakt migracyjny akurat z ostatnich tygodni. Jest tych obszarów wiele, gdzie moglibyśmy jako państwo dobrze reprezentować polski interes, interes polskich obywateli, czego niestety nikt na polskiej scenie politycznej nie chce robić, nie chce artykułować tych interesów, a polityka Unii Europejskiej jest coraz bardziej rozbieżna z polityką i interesem polskich obywateli. Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszym programem. On jest kompleksowy, jak tutaj przewodniczący Bosak powiedział. Obszary wymienione w tej czwórce, ale poza tym ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja, gospodarka. Wzięliśmy, przepracowaliśmy te tematy, nasz dorobek. Mamy nadzieję, że Państwo się z nim zapoznają i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania. Do Pana Przewodniczącego Bosaka mam pytanie, czy nie dla Unii to jest dalej hasło Konfederacji? Nasze hasła Konfederacji są opisane w tym programie, opisane są na naszych konwencjach, w naszych dokumentach. Na tej konferencji przedstawiliśmy hasło Tak chcemy żyć. Na lutowej konferencji przy Unii Europejskiej propagował Pan hashtag Polecy. Więc zmienił Pan zdanie, czy po prostu wprowadzi Państwo swoje programy? Nadal jesteśmy przeciwnikami wszystkich złych regulacji, które wprowadza Unia Europejska, jednocześnie jako realiści polityczni, rozumiejąc fakt, że jesteśmy państwem członkowskim. Z korzyści musimy korzystać i je maksymalizować, z rzeczy negatywnych musimy straty minimalizować. A wyborcy tego oczekują, wiele osób do mnie pisze i pyta, jaki jest prawdziwy problem Konfederacji Polskiej? Jest on opisany w pierwszym rozdziale programu. Polecamy wszystkim lekturę tego programu. My się określamy pozytywnie. Jesteśmy koalicją propolską, jesteśmy partią, która broni interesu Polaków. W ten sposób się określamy. No. Odpowiedź nie wprost, to jest także odpowiedź. Określamy się pozytywnie poprzez ideały i interesy, których bronimy w polityce. Nie, jesteśmy pragmatyczni, pani redaktor. Jeżeli Unia Europejska w jakiejś sprawie robi coś niekorzystnego, to my jesteśmy temu przeciwni. Jeżeli są jakieś korzyści z integracji europejskiej, to trzeba je w 110% wyciągać. Jaka jest prawdziwa Konfederacja? Wszyscy mówimy, pani redaktor, to samo. Jest to opisane w tym programie politycznym. Pan się pozytywnie się do tego ustosunkowujecie. Pan pozytywnie ustosunkowujemy się, pani redaktor, do polskich interesów. Nie do Unii Europejskiej, do polskich interesów. Unia Europejska poszła w złą stronę i to jest oczywiste już w tej chwili, myślę, że dla wszystkich Polaków, że te obietnice, które były składane w trakcie referendum akcesyjnego, one zostały złamane. Zawęża nam się możliwość podróżowania swobodnego, zawęża nam się możliwość budowania tanich domów, zawęża nam się możliwość konkurowania na rynku europejskim. Tam, gdzie polska branża transportowa odniosła sukces, tam Unia Europejska wjechała z paktem mobilności po to, żeby ograniczyć konkurencyjność polskich firm. Była obiecana jednakowy standard konkurencji w rolnictwie i nagle Unia Europejska burzy w ogóle reguły wspólnego rynku, otwierając, zresztą przy poklasku PiS-u, Platformy, Lewicy i PSL, otwierając granice dla płodów rolnych z Ukrainy, które nie spełniają tego samego standardu i nie mają tych samych kosztów. Tu jest cała masa rzeczy, które należy skrytykować i które my będziemy krytykować. I my się nie boimy krytykować. Natomiast jeżeli pani chce z nas zrobić ludzi, którzy są zafiksowani na walce z Unią Europejską, a nie z patologiami, które są w Unii Europejskiej, to my takimi ludźmi nie jesteśmy, bo jesteśmy realistami politycznymi i zawsze nimi byliśmy. Grzegorz Braun chyba realistą nie jest, bo mówi, że to dzieło szatana. Rozumiem, że pan nie uważa, że Unia Europejska to dzieło szatana. Pani redaktor, tezy z zakresu teologii i duchowości nie wchodzą do naszego programu politycznego. Każdy lider Konfederacji, my się kierujemy zasadą swobody wypowiedzi. Ale ja nie mam problemu z tym, że któryś z liderów Konfederacji wypowiada swoje opinie. Pani redaktor ma z tym problem? Mam problem z tym, że... Proszę je uczciwie zrelacjonować i tyle. To ja muszę wiedzieć jako wyborca uczciwie, co ona zrobi jak po wyborach. Pani redaktor, co będzie w przyszłości, to przyszłość pokaże. Mam użytek w kampanii, że chowacie hasło dotyczące niczego nie chowamy. Restrykcji w sprawie aborcji. Absolutnie. Niczego nie chowamy. Nagle pan Mędzel nie pamięta, że był za tym, żeby 10, karać kobiety 10-letnim więzieniem za dokonanie aborcji, nawet wtedy, kiedy groziło śmierć.
z powodu ciąży. Nieprawda to jest. Tak, całkowita nieprawda. Ja, pytałam, proszę nie kłamać. Jest piątka Mentzena, zapytałam go wprost, potwierdził, że trzeba karać kobiety. Mam nagranie, więc ja to mogę jeszcze raz... No, ale co pani za bzdury opowiada na temat ryzyka śmierci? Wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić życie i mamy, i dziecka, i żeby ochrona zdrowia robiła swoją robotę. Proszę wykonywać swoją pracę jako dziennikarz, czyli informować uczciwie, a nie dezinformować. Bardzo słusznie, proszę to robić, oczywiście. Okej, no to nie, pani skłamała sugerując. Miał absolutnie hasło. Restrykcje dotyczące aborcji, karanie kobiet 10-letnim więzieniem za dokonanie aborcji. Pytałam go, czy podtrzymuje, powiedział, że na początku nie pamięta, a na koniec powiedział, że trzeba karać. Cieszę się, że skorygowała pani swój punkt widzenia i pominęła fałszywą sugestię o braku ochrony życia kobiet. Więc ja pytam, dziękuję za skorygowanie swojego stanowiska. Za tym, żeby karać kobiety. Nie, że teraz chowacie te hasła, które były na waszych sztandarach, bo to jest nieuczciwe wobec aborcji. To jest po prostu hipokryzja. Próbuję dociec, jakie są prawdziwe poglądy. Jesteśmy absolutnie uczciwi wobec wyborców. Konfederacja... Już pani odpowiadam. Jesteśmy absolutnie uczciwi wobec wyborców. Konfederacja nigdy nie przedstawiła projektu ustawy zawierającego takie rozwiązania. Tak, indywidualnie liderzy mogą mieć swoje poglądy, natomiast jako Konfederacja nigdy nie przedstawialiśmy takiego projektu rozwiązania ustawowego. I wydaje mi się, że takiego zamiaru nie mamy. Jako przewodniczący koła deklaruję, że takiego zamiaru nie mamy. Natomiast oczywiście jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego, tak? Jesteśmy pro-life. To jest normalne, żeby respektować prawa człowieka w odniesieniu do każdej istoty ludzkiej. Natomiast takiego projektu ustawowego, jaki pani sugerowała, albo w pierwszej swojej wypowiedzi, z której się pani wycofała, albo w tej drugiej, nie przedstawialiśmy. Widzowie ocenią. Proszę uczciwie, ale nie będziemy mieli możliwości korzystania z gotówki. Będziemy zdani wyłącznie na łaskę i niełaskę korporacyjnych, międzynarodowych instytucji finansowych. To jest moment utraty naszej wolności i pełnej przejrzystości na ewentualną państwową i prywatną inwigilację. I tego nie chcemy. Tego nie chcemy, dlatego jesteśmy zwolennikami zagwarantowania tego na poziomie konstytucyjnym. Jeżeli nie ma więcej pytań, czy jeszcze pan redaktor? Bardzo proszę. Wypowiedzi podczas konwencji wyborczej były absolutnie jasne. Nas nie interesuje układanie się ani z PiS-em, ani z Platformą, ani z Lewicą, ani z PSL-em. Konfederacja jest alternatywą dla tych partii politycznych. To, że nasi rywale chcą nas wepchnąć do któregoś z obozów politycznych i nie chcą uznać, że Konfederacja jest podmiotową, samodzielną, programową i politycznie siłą, która ma zamiar narzucać swoje reguły gry w polskiej polityce programowe, ideowe, te, które reprezentują interesy wyborców Konfederacji, a nie jakichś grup interesów z innych partii, to jest problem naszych rywali. Oni się z tym nie mogą pogodzić, że tracą wyborców na rzecz Konfederacji. To ich problem, nie nasz. Niech oni się tłumaczą ze swoich problemów, ze swoich poglądów. Nas to po prostu niespecjalnie interesuje. My zajmujemy się zabraniem im miejsc w Sejmie i zabraniem im wyborców, których zdradzili. To jest praca, którą my wykonujemy. W związku z tym nie prowadzimy z nimi zakulisowych rozmów, nie zapowiadamy, że będzie dla nich jakakolwiek taryfa ulgowa, niezależnie czy się uważają za prawicę, lewicę czy centrum. Po prostu nas to kompletnie nie interesuje. Oni powinni iść albo na polityczną emeryturę w przypadku osób najstarszych, o najdłuższym stażu politycznym, albo wrócić, popracować sobie z Sejmu na poziom samorządu, może nabrać troszeczkę pokory, bo w tej chwili po prostu oszukują Polaków prawie na każdym kroku i w trakcie pandemii, w trakcie ostatniego roku, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, nie szanowali interesów Polaków. Jakie postulaty są dla nas najważniejsze? No choćby te, które są na tej tablicy, te cztery. Proste, niskie podatki. Żadna partia poza nami tego nie broni. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ani Platforma jak rządziła, ani PiS jak rządzi nie chce tego zrealizować. Mieszkania i domy tańsze o 30%. Wszystkie partie pozostałe poza nami idą w przeciwnym kierunku. Coraz więcej regulacji, coraz więcej podatków, coraz więcej kosztów. I gotówka chroniona konstytucją. No przecież gdybyśmy my nie protestowali, no to by to było zawężane i zawężane przy obojętności pozostałych partii. Niech oni po prostu zaczną korzystać z naszych postulatów. Jak zmienią swój program na nasz, to może przestaną tracić poparcie. Natomiast na razie tracą poparcie, dlatego że ludzie po prostu zaczynają widzieć,
mimo cenzury, która jest na nas założona, bo tu warto zwrócić uwagę, że w dniu naszej konwencji ani TVP, ani TVN nie zrelacjonował naszej konwencji w głównych serwisach informacyjnych dla swoich widzów. Oni po prostu się boją i wiedzą, że my zagrażamy silnej pozycji partii, które te telewizje popierają. Nie wiem, czy da się jaśniej. Nie interesuje nas układanie się z tymi partiami. A co będzie po wyborach, to wskażą wyborcy, dając werdykt wyborczy i pokazując, kto wygrał. Dziękuję bardzo.